za słabo. Osiągnął zaledwie 93 metry w pierwszym skoku i 118,5 w drugim. W Oberstdorfie zaczęło też niestety wiać, więc sędziowie zdecydowali się na krótką przerwę i zmianę wysokości rozbiegu. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Na razie liderem jest Niemiec Martin Hamann po skoku na 131 metrów. Na razie nic nie zwiastuje wizyty amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa w Polsce, na którego kompozytor nie grał publicznie. Po raz pierwszy utwór wykonał 28 listopada 1811 roku Friedrich Schneider w lipskim Gewandhausie. Orkiestrę poprowadził Johann Philipp Christian Schulz. Premiera wiedeńska odbyła się w roku następnym. Grał uczeń Beethovena Karl Czerny. Piąty koncert został zadedykowany arcyksięciu Rudolfowi. Na przeważającym obszarze od plus 2 stopni na zachodzie do minus 2 na pozostałym obszarze. Najzimniej na Podhalu minus 5 stopni. Jest w sumie 71 zawodników, 50 zakwalifikuje się do konkursu. No i ta 50 zostanie podzielona na pary, na zasadzie pierwszy z 50, drugi z 49 i tak dalej, i tak dalej. I jutro rozpocznie się taka prawdziwa walka o punkty. A w szwajcarskim Lenzerheide rozpoczęła się rywalizacja w narciarskim Tour de Ski. Panie na początek startowały na 10 km techniką dowolną, a wygrała Norweszka Therese Johaug przed swoją rodaczką Heidi Weng i Szwedką Ebo Andersson. Najlepsza z Polek Izabela Marcisz była 43. Panowie wykonali 15 km techniką. Пусть свято, премьер-министр Сергей Румас, старшиня республики Наталья Кашанова, керовник администрации президента Игорь Сергеенко, представники органов керования и дипломаты. Приглашали гостей с выступлением белорусской оперы. Pochodzi z okresowymi rozpogodzeniami. Na scenie w południowej połowie kraju śnieg. Temperatura maksymalna od minus 4 stopni na południowym wschodzie do 1 stopnia na zachodzie. W obszarach podgórskich od minus 8 do minus 3 stopni. Wiatr słaby umiarkowany z kierunków zachodnich. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1029 hektopaskali. Znają, że Szwed przybywa do Mediolanu z poczuciem misji. Na pewno nie dla pieniędzy. Negali to padaryti. Esame pašaukti per tas Kristaus mums duotas vertybės, per tą Dievo malonę, kartu su kitais broliais ir seserimis, kurie yra kitų religijų žmonės.